To co, zaczynamy Legendsy. Wersja PC-towa po prostu dzisiaj nie da się grać, takie bydło jest, więc zobaczymy co się dzieje na shipach konsolowych. Może coś ciekawego. W pierwszej kolejności zobaczmy sobie, bo dzisiaj się zrestartowały eventy tutaj, jeżeli chodzi o Yamato, to jeszcze nie. Okej, okay, czyli możemy sobie zrobić weekendówki. I możemy sobie zrobić na premium, nie? No, dość długo. Coś długo losuje, cholercia. Action stations. Okej, chyba wszystko ogarnięte. Dobra, zerknijmy co my tutaj mamy. O, lol. Tego to ja jeszcze, słuchajcie, nie widziałem. Aż sobie muszę screena zrobić. Dlatego, że mamy Yamato, no to mamy dwa okręty mniej. Tego to jeszcze nie przerabiałem tutaj. Więc mage making jest bardzo dziwny. Ale okej. Okay. 5 pancerników, 5 pancerników, okej, okay, dobra, rozumiem, czyli mam jedną deskę i jednego krążownika mniej. Zobaczymy. Zobaczymy, czy ten, kto ma Yamato, ten ma wygraną, nie? Przypadek? Wyrzucenie torped i rozwalenie torped? Nie sądzę. O matko, ale Alabama wypłacona została. Manak, dobra. Nie zmienia to faktu, że ja muszę iść troszkę dalej, a nie mam zasięgu do magii. Odchodzimy, odchodzimy, odchodzimy. Dobra, mamy kolegę też, który zdobył
na rankę, dach pierwszą rangę, zobaczymy czy ogarnia. Zobaczymy co tu się dzieje. Tą Alabamę bym pyknął, ale zasięgu, znaczy zasięg mam, ale nie przejdzie mi to przez wyspę, nie? Ja ma to bardzo, bardzo mądrze. Dobra, jesteśmy do przodu. Jeszcze jeden okręt, będą wyrównane szanse. Nie mówię tutaj o klasach okrętu. Ale ogólnie. Dwa i pół. No zawsze to jest jakiś damage, nie? Pięknie. On chyba staje. Papa? No, ale nie ja zrobiłem papa. Dobra. Teraz trochę bordera zrobiłem, ale niestety tak trzeba. All stations, concentrate fire on the target. All stations, reporting the position of a strategic target. Decha, decha, decha. Concentrate fire on the designated target. Stations requesting fire on the designated target. No i ładnie, 3500. Lightning tam pewnie końcówę już miał. Teraz pytanie, czy iść na... Nie, no tam jest zdecha, ona sobie powinna poradzić. Jeszcze w dodatku Zetka ma sonar. Więc pójdziemy sobie... O, dzień dobry. A sobie wyrzucę samolot. Trochę lękam. No i pięknie. Tak, tylko że do ciebie idą torpedy, kolego. Ogarniesz temat? Ogarniesz. Dobrze, Jołka, dobrze. To teraz ten Vanguard musi być zrobiony. Cześć, witaj. Co tam u ciebie, kolego? Dzisiaj coś innego, nie? Dzisiaj mamy shipy konsolowe. Ale Vanguard już pada. Teraz ja już muszę kręcić na drugą flankę, bo praktycznie tutaj nic nie będę miał do roboty. Najgorsze jest to, że Yamato... Słuchajcie, w teamie.
Robi robotę i to cholerną robotę robi. A ja nie wiem dlaczego, tak? To bardzo dobrze, że ci idzie. Słuchaj, ja dzisiaj nerwów nie wytrzymałem. Odpaliłem sobie trochę, znaczy na początku streama. Trzy takie wpiernicze były, jeżeli chodzi o o bitwy, że nie wytrzymałem napięcia, podgotowałem się i poszedłem, nie przerwę zrobiłem. Powiedziałem, że nie będę dzisiaj grać, bo dzisiaj po prostu RNG mnie nie kocha, nie? Tak to wygląda, kolego. Może wieczorem sobie jeszcze odpalę wersję PC-tową, a już nie mam zasięgu na Vanguarda. Jeszcze decha żyje, cholera. To jest dym oddechy? Nie, to jest oddechy naszej chyba dym, czy nie? Nie, decha, druga. Teraz pytanie, halo, halo, czy ktoś mi pomoże, bo ja się tutaj trochę zagadałem. Chyba się wpieprzyłem, tak myślę. Nie mam samolotu. No to grubo. To grubo. Dobra, stamtąd coś nawala. To tutaj dechy chyba nie ma w takim razie. Ale mam spota, cholercia. Mam spota i nie widzę. Vanguard jest za daleko, żebym coś zrobił. No słuchajcie, deska może mnie poskładać. Nie ma sensu puszować. Trochę zwolnimy. No i bardzo dobrze. I była bitwa wygrana, tak? Dobra, tu jest Atago, który zaraz mi wyrzuci, kurde, torpedy. Ale na 6 ono już powinno się spotnąć, halo. Pany, 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 pany. Ale panowie, pancerniki za mną, proszę bardzo, tutaj mamy cel, który musimy zrobić. I na 100% już torpedy idą, nie? Teraz się wyrzuca z drugiej burty, jeżeli chodzi o torpedy, czy nie? Tak myślałem. Tak myślałem, słuchajcie. Teraz będzie się rzucał z drugiej burty. Jeden pożar nic nie szkodzi. Pięknie. To było piękne. Dobra, i zakręć śmierci, słuchajcie. Bo i nie, bo poszły torpedy. Shit, 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 shit. Dobrze jest. Już można puszować, z uwagi na to, że zostały trzy pancerniki i ja mogę go zrobić na torpedy, nie? Ship is on fire.
Dobrze. The ship is on fire. Awangarda nie mam bicia. Ekipa. No i został sam Bismarck, czyli mam pierwszą bitewkę wygraną. Jest dobrze. No i jest dobrze, słuchajcie. Tutaj nie masz takiego stresu, jeżeli chodzi o bitewki. Padnę to padnę, ale jest wygrana. Tylko się cieszyć, słuchajcie. No, ryzykujemy na sam koniec. Problem solved, sir. No 100 tysięcy nie jest źle, dobry damage. Jep, dobra bitewka. No ile cholercie, ile poszło tych? No i tym sposobem mogę sobie odpalić Yamato, czyli 32 tysiące muszę zdobyć, żeby 25 sakur mieć. Tak? Dokładnie. Okej. No to lecimy w takim razie, ja mam. Akurat pójdę sobie po coś do picia, jak to ruszy, i zaraz wracam. Stations.
All forces, capture that area. Dobra, jestem z powrotem. No to będzie grubo. 38 tysięcy tylko trzeba dzisiaj zrobić, że 25 sekur wpadnie. Myślę, że za tydzień będzie z Afryką okręt 6 tieru. Będzie dobrze. Wszyscy na lewą mańkę, no zobaczymy. Tutaj nie ma takiego parcia, żeby wygrać, przegrać, bo generalnie chodzi tutaj tylko o damage. Tyle. 10 lutego Yamato znika z portu. Nie wiem, to było w ramach testu. Może chcą wprowadzić 10 tiery, a chcieli zobaczyć, jak sobie Yamato poradzi, nie? Zobaczymy zresztą, jak to będzie wyglądało. Dobra, już mamy spota. Co pójdzie do mnie? Dobra, ustawiamy się do niego dziobem. Tutaj mamy drugiego pana. Main turret critically damaged. 38 tysięcy tego muszę zrobić i starczy. Działo tylko rozwalone, szkoda. A ja muszę iść teraz tutaj do, żeby schować się przed tymi dwoma, nie? Po prawej. Dobra. Mniej więcej już jest ok. Tyle w temacie. O Jezu, obiad poczułem, ryba. Ale mi wrzucił. Rozrzutnik gnoju. Dobra, jeszcze tylko 3. Ile? 12 tysięcy damage'a. O cholera, stamtąd mi bije. Niedobrze. A przebite chłop, kurde. Bardzo niedobrze, to skopałem. Pierwszym celem. No, nie wiem czy zdążę. Dobra, to już jest zrobiona misja. O, boczek, boczek. Pytanie czy zdążę. Aj, prostuje. No i cyta. No to ja już mam port, ale nie, to już nie jest istotne. Już nie jest istotne.
Za bardzo popłynąłem do przodu i ten z A mnie pyknął ładnie. Oto ginę chyba, słuchajcie. Jeszcze nie. Jeszcze coś tam walczę. No i ten, zobaczcie, teraz tu się odsłania, nie? Więc już po mnie. I bum, bum. Dobra, tylko 45, ale to było tylko fanowe, żeby zrobić misję na Sakury. Więc tyle w temacie. Zobaczmy teraz sobie w sklepie. 2441 Sakur mam. A Sesio kosztuje 3000 Sakur. Więc nie ma najmniejszego problemu. Więc spokojnie się to zrobi. Ok, i co? Zaczynamy normalną jazdę, jeżeli chodzi o okręciki. W pierwszej kolejności chciałbym sobie zrobić misję na okręty premium, czyli 3 wygrane na 7 tierze, 1 na 6. Z uwagi na to, że przed chwilą płynąłem tirpicem, to teraz sobie weźmiemy jakąś szósteczkę. Podejrzewam, że chyba to padnie na błyskawice, ale to zaraz zobaczymy. Dobra, słuchajcie. Weźmiemy sobie w pierwszej kolejności, ale posegregujemy sobie po tierach. Dla mnie to jest bardziej prostsze. Okej. Nie wiem, czy brać Francuza, czy błyskawice. Weźmiemy sobie najpierw Francuza. A później weźmiemy sobie... Znaczy w sumie błyski nie potrzebuję. Dobra. Tak. Tak. Tak, wszystko na wypasie. I lecimy z koksem. Dobra. No bo... Dobra, tutaj trzeba pamiętać jedną rzecz. Okręt jest bardzo szybki. Fajne ma torpedki. Dedek, który nie ma dymu, nie? Ale Francuzi nie mają dymów. Więc tak to wygląda. Dobra. Lecimy na C. Wiecie, czego mi brakuje tutaj? Żeby sobie na jakimś dowolnym klawiszu wklepać, żeby pokazał mi statystyki, bo ja nie pamiętam, jakie on ma spota. No, trochę teraz się ściszę, bo pies już ma aktywację. Dobra, jak zauważyliście, jest tutaj dość dużo okrętów, więc ja się cieszę, że uniknąłem spota. Mogę odpuścić spokojnie tego kapa i poczekać sobie na team, nie? Oni przejmują kapa, kapy, więc jest dobrze. Ja muszę spadać od tego Mahana. Pytanie, czy łyknie. O! Dobrze!
Engine boost deactivated. Damage. Problem solved, sir. No i kosztem tego, że trochę oberwałem, więc spokojnie można sobie teraz wziąć KPC. Poczekamy, zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Dobra, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Nurymberga nie zrobi na torpedy. Teraz pytanie. Jeżeli on jest zajęty tamtym, to ja mogę spróbować mu pomóc. Może coś tam. Wątpię. Man. Zawsze 600 miej, słuchajcie. Dobra, już jest poza zasięgiem. Nie wiem, czy Pensacola sobie poradzi z nim, czy nie, ale ja tak czy siak mam dylemat. Chyba na ten pancernik pójdę. Ta poradzi sobie. Powinna bynajmniej. Jak nie, no to będę musiał się cofnąć na C. Zobaczymy. No ja nie mam zasięgu. Nie mam zasięgu, żeby mu pomóc. No i bardzo ładnie. Pensacola sobie poradziła. Ja teraz muszę tego King George'a zrobić, dlatego że on idzie na Pensacolę.
Problem solved, sir. Engine boost deactivated. Dobra, jeszcze miałem zmutowany mikrofon. No to było grubo, słuchajcie, jeżeli chodzi o te deki. I co? No udało się. Ja idę zrobić KPA. Pensar Cola, bo no on też już pada, to już game over, nie? Jeżeli go pykną, no podejrzewam, że go pykną. Chyba, że chłop się odbuduje. Ale wątpię. Dwa pancerniki strzelają. RNG pomoże, to będzie po nim dokładnie. Więc jest dobrze. Kolejna wygrana. Cieszę się. No to już było ciężko, jak zobaczyłem te dwie deski, nie? Gdyby tamta deska nie była tak rozjechana, to bym to przegrał. Dobrze, słuchajcie. Misje dzienne są robione, fajnie. Dobra. Zerknijmy kolejne misje, jak to wygląda. Te mnie nie interesują. Mhm. Dobra, zrobimy premium misję. Na szóstki już wpadła, 4 punkty kapitańskie wpadły, teraz na piątkach są 3 punkty kapitańskie. Słuchajcie, ostatnio z dużego prezentu wyskoczył mi okręcik. W sumie kilka mi wyskoczyło okrętów. Ale chciałbym zagrać Arizoną. Zmieńmy sobie trochę boostery, z uwagi na to, że mamy boostery nawet epickie, znaczy epickie już mi się skończyły, nie? Ale jak są, to trzeba je używać. No i druga rzecz, jutro się restartują misje na maraton na Jean Bartha. 35 kamieni milowych już zrobionych. No ale jeszcze jest trochę, jakbym chciał go kupić, to 16250 dublonów, nie? Więc to spokojnie, ja liczę, że tutaj, zobaczcie, jest jeden duży prezent od Mikołaja. Come on, jest tylko chyba jeden jeszcze tylko do zdobycia i liczę na to, że wypadnie jakiś okręcik premium, zawsze trzeba być. Tu dwa małe są na 50. No. Kilka dni premium to chyba 5. Ostatnio były jakieś tam statystyki. Nie czego jest, nie chciało mi się tego liczyć. No dobra, mniej gadania, więcej grania. Arizona, zobaczymy jak pójdzie. Co przed okrętem są, Kłaku, bo nie załapałem. Co poziom przed? No tak. A wypadły mi z kontenera, z tych kontenerków, bo 5 kupiłem. No to właśnie wypadła mi Arizona i gra w szpenie. No i jestem zadowolony, słuchaj. No to 5 kontenerów, to masz 70 parę zeta chyba, nie? Tak, ten duży, dokładnie, bo mi z tych dużych wypadło. No to masz chyba 70 parę zeta. No to masz 2 okręty 5 tieru, z uwagi na to, że jakie są ceny, ja już nie pamiętam. Jakie ceny są tego
okrętów premium, to a są zaporowe tutaj na wersji konsolowej, no to moim zdaniem to się opłaca, nie? Pytanko, jak tam u Ciebie? Kupowałeś kontenerki? Znaczy kontenerki, no można powiedzieć duże prezenty, o. Tak to może się zwie. Krążek na prawo idzie, ok. No i wyżej będziemy uciekać. No, generalnie, że tak rzekomo, pro, tak jak na Reddicie czytałem, to jest 8% na wypadnięcie okrętu premium, nie? No zobaczymy. Nie wiem do kiedy są, jeżeli będą do 10, to ja sobie jeszcze przywalę może z 5. O Jezu, Ikarus już padł. Widzieliście to? A będę miał lukę i będę miał przestrzał. No już rusza. Nie wiem, czy zdążę. No niestety nie mam szarego. Hello my friend Ford, dobranoc. No to koleś się nagrał. Znaczy wiesz co, ja żałuję jednej rzeczy, że nie poświęciłem czasu, żeby zrobić Atago. Bo Gremka... Aj, będzie kręcił. Gremek mi tak nie za bardzo odpowiadał. Ale Atago żałuję, że nie zrobiłem eventu na Atago, nie? Ale wiesz co, nie wiem, wcześniej nie widziałeś, wiesz jak mnie rzuciło? Nie widziałem wcześniej takiego losowania. Słuchaj, po naszej stronie dało dwa okręty mniej nam, ale mieliśmy Yamato za to, nie? Nie widziałem jeszcze takiego losowania. A jak ja gram cały czas Yamato, żeby zgasić Yamato, słuchaj, to Yamato przeciwko Yamato, czyli 4-4. Raz tylko miałem bitwę, gdzie byłem w normalnym randomie Yamato, a resztę to miałem 4-4 Yamato. A dzisiaj na przykład się strasznie zdziwiłem, że miałem Yamato po swojej stronie i dwa okręty mniej w porównaniu do przeciwnika. To jest rozsądne, tylko... Dobra. To jest rozsądne, ale jedna rzecz. Pytanie. Po co dali te Yamato? Co oni testują? Ja myślę, że wcześniej czy później zobaczysz, że oni zwiększą tiery, nie? Że nie będą siódemki maksymalnie. Oni zrobią tak samo jak w wersji PC-owej, że będą dychy. A może i ósmy tier zrobią? Słuchaj, no w WoCie idzie fama, że już będą tiery 11, jeżeli chodzi o czołgi, nie? No zobaczymy. Ja powiem Ci, że nawet nie czytałem na Facebooku jakichś tam doniesień. Co mają wprowadzić w następnym patchu, nie? Nie wiem, czy Ty zwracałeś uwagę na to. Jakieś może przecieki są, co będzie w następnym patchu. Ło! Brytania padła. Szybka bitwa. Wcześniej czy później doczekasz się, nie? No nie jestem dobrym kumplem Takanae, ale jutro liczę na to, że dostanę od Takanae Nelsona. Bo jutro ma być Nelson w sklepie, nie? Powiem Ci szczerze, nigdy nie grałem w tą gierkę. Powiedz mi, ona jest ciekawa? Ale tutaj też są streamy deweloperów, jeżeli chodzi o Legendsy. Tylko to jest tak, że patch wychodzi przykładowo, nie wiem, o 12 serwery startują, a
17, 18 jest stream, nie? Deweloperski. A ciekawi mnie ta gierka. O, Tekken się pobrał. Bomba. Nie, nie ma przed. Raz chyba było ten, był pokaz jeszcze Yamato przed tym. No. Raz tylko było takie coś. Jeżeli tam jest do tej giereczki jest jakiś link polecający, to jak najbardziej wysyłaj mi, ja się odwzajemnię i ja przyjmę przez twoje zaproszenie. Nie wiem, czy wersja PC-towa, czy wersja konsolowa, bo ja widziałem, że trochę osób w tą giereczkę gra. To jest jakaś tam w kosmosie, nie? Tylko ja bym potrzebował osoby, która mnie wprowadzi w tą gierkę. Ewentualnie bym musiał przez, nie wiem, tydzień oglądać streamy, o co tu chodzi, żeby od razu załapać, nie? No dobra, no to tego Iron Duke'a popłyniemy. No i co? I fajnie, kolejna misja zrobiona. Punkciki kapitańskie wpadają. Zobacz, czy tam nie ma jakiegoś linku polecającego Revlinka, to wyślij mi to się odwzajemnie i z twojego Revlinka się zarejestruję. Ale rozumiem, że wersja PC-towa, nie? Dobranoc. Nie wiem, co ma być, bo ja nie zwracałem uwagi na to, nie czytałem nigdzie, nic nie szukałem, nie? A podejrzewam, że jakieś przecieki gdzieś są, na 100%. Aha, czyli ty grasz na Xboxie, tak? Rozumiem. Spoko, ale na Xboxie chyba nie ma replinków. Ja sobie dzisiaj dodam, zassam i zobaczymy. A no teraz tak, ty na PC-cie, no to fajnie! Zobacz, czy są jakieś revlinki. Podeślij mi przepcie na Twitchu. To założę konto swojego revlinka i będzie fajnie. Podejrzewam, że jakieś tam mikropłatności też są, nie? Jak w każdej gierce online. No to szkoda, no to dalej będę wisiał ci przysługę, o tak. Dobra, no kapujemy, bo już nie ma sensu ścigać pancernika i dwie deski, które są gdzieś tam po boku, a pies mi już robi serenadę, nie? Nie wrzucę nic w Arizonie. No to fajnie. Dobra, ja ten wyciszał się, idę zobaczyć, co tam pies robi, bo niepokoi mnie to. Akurat jestem z powrotem. Dobra. Czyli jest już ok. Kolejne misje zrobione. Dobra. Dobra, czyli mamy kontener kapitański, ale to będzie zdublowany, bo mam wszystkich kapitanów. No, duplikat na Niemcu, ok. Dobra, zerknijmy sobie jeszcze raz tak. Tutaj jest palicho z tym. Ok. Praktycznie wszystkie dzienne zrobione. Piątki zrobione, szóstki zrobione. Trójki nie będziemy robili jeszcze.
czwórka. Jeszcze raz spróbujemy siódemkę, czyli weźmiemy sobie tirpa. Ewentualnie tirp już był zgaszony. No ale tylko siódemek mam. Tirpa, a boys? Jaką jest? On jest szóstką? Tak, szóstką. Dobra, nieistotne. Dobra, jeszcze raz tirpic. Tylko damy sobie boostera na free expa. I lecimy. Jak skończę streamować, bo myślę, że teraz godzinka tutaj, czyli jeszcze gdzieś teraz tą bitewkę i co? No i sobie zrobię pauzę, bo będę musiał jeszcze z psem wyjść, więc akurat sobie ściągnę to i później sobie wieczorkiem zagram. No, jeszcze walniemy sobie tą bitewkę. Godzinka na konsolę starczy. Podejrzewam, że jutro już będzie dość dłuższy stream będzie. Bo po pierwsze, jutro wchodzi nowy okręt premium. Czy jakiś tam krótki filmik na YouTubie będę musiał zrobić. Dodatkowo jutro się restartują misje na Jean Bart'a, a naprawdę jest przed nim pancernikiem Jean Bart. Więc trzeba go robić, tak? Nie chcę mi zapłacać w dugonach, a chcę zrobić wszystkie misje. Bardzo dziwne. Vanguard wpływa na B, on będzie kapował? Naprawdę? Kurde, Iowa. Po spocie, ale tak czy siak trzeba iść na tą flankę. Całe 4000, dobre i to. Ok, DH. 100% jest tutaj DH. Ja sobie już wyrzucę samolot, żeby widzieć, co się dzieje. O, oła, ale będzie bolało. Shit. Co bok poszedł. Oła, nie trafił. Bo tam był Jean Bart. O, panie. To, że miał szczęście, miał. Aj, odkręca. Ryka jak młody pelikan. O proszę, jeszcze kręcisz na moje. Dzień dobry, panie Bismarck.
Proszę przyjąć je w geście dobrej woli. Jak mi przykro, dwie. Ha, zgasły! O lol, ale gościu otwarta. Ale trudno. Zobaczcie, farta i nic, nie? Zobaczcie, jak mu RNG pomaga. Tylko, żeby przeżył. Tylko, żeby przeżył. Masakra. O chłopie, powinieneś kupić dzisiaj trochę dublonów. Dobra, tutaj mamy tematy taki, że mamy Jean Bart'a. Dechę mamy w... Deskę mamy w dymie. Ja na razie z nim się nie będę bił. Pancerniki są bardzo daleko. Jest Akatsu. Pięknie. Zobaczcie, pół hapsa. Tylko najgorsze jest to, że ja teraz pokazuję burtę, nie? Dużo nie brakowało. Dobra, ja odkręcam. Praktycznie ten na C, on powinien już brać C. Jakby sobie przeliczył okręty, to spokojnie może. Tu mamy 6 okrętów, nie? Jedną łyknę prawdopodobnie. Albo i nie, jak zacznę teraz hamować. Damy w drugą stronę ster. Pięknie przekręcone. Szkoła pecetowa, nie? Dobrze, oni ustawili defa i teraz zobaczymy, czy coś się da tutaj pograć na demę. Wszystko jest poza zasięgiem. Nie no, jeszcze mamy Jean Bart'a tutaj. Ale ja będę musiał w tym momencie przerzucić się na burzaki, bo ja go nie przebiję z przodu. Albo delikatnie będę mu robił damage, nie? Widzieliście? Slipa. Oj, 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 dechę straciliśmy niedobrze. Okej, mioko poszło. Też niedobrze. Czyli ja muszę uciekać, słuchajcie. Musimy sobie w razie czego, jakby deska była. Teraz gra polega u mnie, aby uciec. Mamy stratę dwóch okrętów, ale mamy więcej kapa. Ale to nie jest realne, musi coś u nich paść. Musi coś u nich paść, słuchajcie. Samolocik się przerzuci, patrzcie jaki rozbrysk. Masakra. Zwolnimy trochę. Pytanie, co z deską, nie? Co, jeszcze jedna salwa i atakujemy Bismarcka. Mamy torpedy. O kurde, ładnie oberwał. Dobra. No, powiem wam tak. To jest przegrane. Niestety, za dużo bitew dzisiaj wygrałem tutaj i szczerze powiedziawszy, nie jestem z tego powodu. No
Zobaczymy, co jeszcze będzie. No, to już jest przegrana. To jest kwestia tego tylko, żeby zrobić damage jakiś tam. John Bart bokiem. Dobrze, zrobimy teraz to tak. A tirpę na torpedę spróbujemy zrobić, nie? Co mi pozostało, słuchajcie, zrobić go na torpedy, a czy się uda? Nie wiem. Zobaczymy. Czy może jakieś działo bym mu wywalił? Niestety. Ajoła nie jest bokiem i to jest niedobrze. Torpedoes to port. Dobra, dechaj widzę, ale trzeba ją zignorować. Dobra, że on bardzo działo ma wywalone. No panie, sekundarka, odpalaj pan. Pa, pa. Czego ja jestem, cholera, na burzakach? To jest dobre pytanie. No i co? 154 tysiące. Mały ogień zrobiony, nie?
2 minuty. Słuchajcie, i teraz jest szansa, że będzie wyciąg. On się cofa. Ja się cofam. Trafił. Działo rozwalone. Dobrze. Haha, wziąłem kapa. O matko, jakie... Wyciągnięte będzie. Będzie wyciąg. Dobra, spadamy. Dobra, panowie, jest wyciąg. LOL. Masakra, a z tego muszę klipa zrobić, nie? Coś pięknego. LOL. Udało się wyciągnąć bitewkę, pięknie, pięknie. Masakra. O cholera, ale grubo. Dobra, słuchajcie, ja bardzo dziękuję za dzisiaj. 4063, nie? Grubo. Masakra. Bardzo fajnie. Dobra, i to się właśnie, taka jest radość, jeżeli chodzi o konsolę, bo jest troszkę i jest większa frajda. Dobra, ja bardzo dziękuję. Trzymajcie się.